zakończyła się sesja Rady Miasta. Bardzo ważna sesja, na której takim bardzo ważnym punktem było wprowadzenie zmian do budżetu miasta, żebyśmy mogli podjąć działania, które regulują pracę i urzędu, i miasta. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to no, po małych perturbacjach tylko jedynie wszystkie zmiany proponowane przez burmistrza miasta znalazły uznanie w oczach Rady Miasta. Te środki głównie muszą zabezpieczyć wynagrodzenie pracowników, a także będą pokrywały wydatki niezbędne związane na przystosowanie transmisji, które będą miały miejsce już począwszy od nowej kadencji. Dzisiejszą sesję oceniam jako bardzo dobrą sesję. W zakresie inwestycji radni zadawali wiele pytań. Już długo nam się ciągnie inwestycja z partnerstwa publiczno-prywatnego. To jest osiedle piastowskie. Mieszkańcy już są w jakimś sensie zadowoleni z tego, że już mogą po tym osiedlu normalnie się poruszać. Do tej pory wykonawca nie wziął ani jednej złotówki za tą inwestycję. Dopiero jak ją odbierzemy, to wykonawca będzie uprawniony do wystawiania comiesięcznie faktur za to, że udostępnia miastu wybudowaną przez siebie za własne pieniążki drogę. Tematów poruszaliśmy wiele. Dotyczyły one funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam zwiększyliśmy dotację podmiotową i dzięki temu ten ośrodek będzie mógł się stać bardziej atrakcyjny dla mieszkańców, ale także dla osób przyjezdnych. Po raz pierwszy dostaliśmy bardzo szczegółowe rozliczenie, jeżeli chodzi o dotację na MOSy. I większością głosów ten wydatek został podjęty. Mówiliśmy też o budżecie obywatelskim, który rzeczywiście w tym roku nie jest ogłoszony w tym samym czasie jak w poprzednich 3 latach, kiedy go robiliśmy, ponieważ planujemy zmiany takie, które dostosują regulamin do potrzeb i do zgłaszanych uwag przez mieszkańców. Kim, który rzeczywiście w tym roku nie jest ogłoszony w tym samym czasie jak w poprzednich 3 latach, kiedy go robiliśmy, ponieważ planujemy zmiany takie, które dostosują regulamin do potrzeb i do zgłaszanych uwag przez mieszkańców. Wiele głosów było, że w większości te zadania związane z budżetem obywatelskim przechodziły, które były realizowane w instytucjach, w zakładach budżetowych naszych, więc to były przedszkola, szkoły, więc zapotrzebowanie na wiele, czyli infrastrukturę taką typu place zabaw, jakieś naprawy, jakieś ogrodzenia i to w większości przechodziło, nie przechodziły te takie inicjatywy typowo obywatelskie, które zakładały na przykład budowę gdzieś chodnika, drogi, poprawę jakiejś innej infrastruktury. Moje zdanie jest, że to powinno być wyłączone z budżetu obywatelskiego. Jednym z tematów dzisiejszej sesji było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Żaden z radnych nie zadawał żadnych pytań, została uchwała przyjęta, także no, mogę stwierdzić, że Rada Miasta nie wnosiła uwag co do rzetelności, prawidłowości wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Pan radny wspomniał o tym, że zwiększamy deficyt nie mając na to pokrycia. Absolutnie nic takiego nie ma miejsca, jeżeli chodzi o nasz budżet. Owszem, deficyt jest, ale on w zupełności i w pełni jest pokryty wolnymi środkami, także absolutnie nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że deficyt nie będzie miał pokrycia, czy też będzie musiał być pokryty zaciąganiem zobowiązań zewnętrznych.